Widzę, że pan coś napisał, panie Duke, ale mi się to nie chce wyświetlić. Nie wiem czemu właściwie. Czat mi się popsuł na transmisji. To jest właśnie to, zgadza się. Czy jedna wiadomość pana mi się nie wyświetli? No i nie wiem czemu. Prawie nic nie słychać z gry? A to dlatego nic nie było słychać, że... No na razie... nic nie ma. Chyba, że autobusu w ogóle nie było słychać. A zaraz się tym zajmiemy. Myślę, że słychać, jak próbuję odpalić. Słychać wszystko odpowiednio, czy jeszcze głośniej pan by chciał? Mam nadzieję, że słychać. Dobrze jest zawsze. Ja się cieszę bardzo. Więc tak, zacznijmy może od uruchomienia tego dziadostwa. Zgnięcie Ibisa, rozkładówki. No nie wiem w sumie, Ania tu się Ibis załączył. Tego za dobrze pamiętam. Dobrze, więc załączmy sobie zasilanie. Ibisik działa. Załączmy sobie światełka, działają. I uruchommy jeszcze raz silnik. Trochę gazu trzeba dodać. No to jest właśnie taka jedna rzecz z transmisji, no że jest zawsze trochę ciemno. Wiem, że jest ciemno. Zaraz tu zapalimy światełka dla pasażerów. Już jest jasno. Czyż nieprawda? Czego chcieli więcej? Mogę nawet się o światełko kierowcy zapalić. Świeci się. Dobrze, wpiszmy sobie Ibisa linię. Dobrze. Coś tu się wyświetla? Nie, oczywiście. Gdzieś pamiętam kiedyś były te. Okienko sobie można. Nie okienko, tylko to na ten. Czyli pasażerom pieniądze wydawać można stworzyć. Gdzieś kiedyś leżały. O, właśnie te karteczki. O, to mi chyba chodziło? Tak jest. Elemental BFost. Miałeś. O, te karteczki mi właśnie chodziło. Zapowiedzi tu ją? Oczywiście. Nächste Haltestelle. Karlsrast. Dobrze. No i zmiana biegów oczywiście, no jak to w manualu, no tego chyba nie muszę tłumaczyć nikomu. Autobus jest sześciobiegowy, jakby ktoś się pytał. I nie odbija na luz, jakby to. Teraz jest na luzie, a gałka cały czas jest na biegu trzecim. Dobrze, odżywania lusterek raczej nie potrzebuję, nie chciałem tego zapowiedzi użyć. Załączmy sobie wentylatory. Załączmy światełko w kaminie. Dobrze. Mam nadzieję, że będzie odpowiednio czas.
teraz zapaliłem szybciej światło. To jest światło od kierowcy. No lepsze. A podjeżdżamy na pierwszy przystanek. No jeszcze ręczny trzeba spuścić. No i potem panu zaprezentuję to ślizgające się sprzęgło. Ładnie ten przegub się łamie. Dobrze, to w sumie nadszedł czas odjazdu, nikogo chętnego na wsiadanie nie widzę. No tak, i tu mam ten trzeci przycisk przypisany, nie pod to co powinno być w tym karuzie. Ale to jest fajne, że on ma ten sygnał zamykania drzwi. Zobaczcie. A sterowania tym trzeba kierownicy ze sprzęgłem. No jak chce się realnie pograć, to wiadomo. Ale jak nie chce się realnie pograć, to w ustawieniach opcji jest coś takiego, co się nazywa automatyczne sprzęgło. Na tym można grać, tylko po prostu zmieniając bieg. No i widzi pan, teraz ja wciskam gaz do dechy i nagle mam maksymalne obroty. Chociaż one powinny być na takim poziomie, a zero się sprzęgło ślizga. Nawet takie rzeczy są odwzorowane. Mam nadzieję, że mnie teraz symulator nie zagłusza. No wiem, że tutaj cisza, spokój, nikogo na przystanku nie ma, więc jedziemy dalej. To już autobus sobie nie daje rady. Nie zagłusza, to cieszę się bardzo z tego. No i pierwsi pasażerowie. A i nie ma to automatycznego przystankowego, to w ogóle nie ma przystankowego. Proszę bardzo. Dobrze, i lecimy dalej. To może z jedynki ruszymy, bo to jest strasznie górka. Delikatnie ze sprzęgiełka i lecimy. Po tej kolizji, to załączę kolizję. Czyli teraz możemy wadzić jakiś samochód. I otrzymamy informację o wypadku. Dobrze, tu nikt nie wsiada, więc... Raz. Nie leci. No, całe 60 na godzinę i karuzel jedziemy.
Jeśli tu wsiadę, nie. To kontynuujemy jazdę. Może się nawet rozpędzimy do jakichś rozsądnych prędkości. O, patrzcie, 80 na godzinę. Normalnie niemożliwe. Realistyczne promienie skrętu? Można w sumie tak powiedzieć. Jak się obraca kierownicą, to czuć, że są trochę inne niż w samochodzie. Znaczy się, że mają te realistyczne. No i to jest to, że autobus nie ma przystankowego, więc już sobie stoję na przystanku i puszczam autobus. Autobus sam jedzie. Przypominam, że autobusami ruszamy z drugiego biegu. Zazwyczaj, chyba że jest podwórkę ostro, to wtedy jest poszedł. Autobus nie daje sobie rady. Taką kiedyś teorię bynajmniej nie słyszałem. No i teoria może być prawdziwa, bo tu na piątym biegu właściwie 50 na godzinę. No już zapomniałem o tym, że trzeba dawać te komunikaty od tych przystanków. Tym razu sobie zapowiemy następny przystanek. Widzicie, jest taka górka, to się na tyle to sprzęgłośliwka, to jest mu ciężko przekazywać moc. No już, a już w ogóle nie przyspieszamy. Jakby nie wiadomo, co tu robił, jak to sprzęgło tam robił, to i tak. Autobus jedzie po swoje. Ale to mam trochę inny przystanek niż ten, który jest następny i nie wiem, czym to jest spowodowane. To jest Frankenberg, a ja mam na Imbisie Parkplatz. No cóż. No dlaczego też jestem sprzęgłym? A dlatego, bo no i karusy to są zazwyczaj stare autobusy, panie Luke. To jest bardzo realistycznie oddane, bo jakby pan wsiadł, to ci był właśnie starego autobusu, który przed wysłużony. I już jeździ nie wiadomo ile czasu. No sprzęgło jest rzeczą, która się zużywa w samochodach. I no już czasami, kiedy jest zbyt zużyty, no czasami może ktoś jechał i je trochę przypalił na przykład. A tu cały świat, tu może coś innego się wydarzyło, no i sprzęgło zaczyna łapać coraz mniej, coraz mniej nasz krańcu. Się robi tak, że nie daje i nie przekazuje maksymalnej mocy silnika na układ napędowy. I w tej się ślizga, więc obroty rosną, a prędkość właściwie nie jest taka sama. Jeżeli by się tak długo pojeździło, znaczy dużo, no krótko by wystarczyło, to w pewnym momencie by się stało tak, że samochód byłby na biegu, sprzęgło by się miało opuszczone, a samochód by stał w miejscu. Jesteśmy trochę przed czasem. No już się trochę przyspieszył. I zamykamy wszystkie drzwi. Da się wpaść w poślizg przy nadmiernej prędkości, zgadza się pan Luke. Najlepiej jest to odczuwalne w warunkach atmosferycznych i zimowych. Wtedy to zupełnie idzie bardzo łatwo wpaść w poślizg.
Nawet ruszając, to jest na przykład kontrola prędkości. Jest coś, coś takiego jak ABS, haraczy, fikarusia. Jak nie umiesz jeździć, to zmień sobie zawód. Też jest jakiś ABS. Ale kiepski. Na przykład w Solarisie też by się kontrolka świeciła i normalnie by działał ABS. Najpierw w prawdziwym życiu. Dlaczego tej kończy się to cały czas świeci? Temperatura jest, paliwa jest, ale jest, wszystko jest. Się nie powinno świecić. Teraz jest zawsze. Ale ładny taki czarusik. Na przykład ma pan tutaj w Benelucie też inne nowsze typy autobusów. Tak jak na przykład mamy Lyons Coach N, gdzie też występuje manualna skrzynia biegów i tam sprzęgło działa tak jak powinno być. No, tak jak jest w nowych autobusach. Więc jest tutaj też jakaś różnorodność. Raczej na pewno rzeźbiska jest firma Hitchhikers. Dobra, wyłączmy już to ogrzewanie. To widzę, że w autobusie się zrobiły 22 stopnie. Tylko, że w tych autobusach i karusach nie ma retarderu, więc nie można na luzie na spokojnie jeździć. Jak to na stare silniki zresztą przestały, żeby jeździć na luzie, a nie na biegu. Teraz w nowych samochodach jest. Jest powiedziane, że lepiej jeździć na biegu niż na luzie, a w starych samochodach jest zawsze mówione, że. Co to się stało? Nie wiem co to miało być, ale jakaś dziwna rzecz się wydarzyła. Że nie mogłem przyspieszać. A było ciekawe. Przystanek to Autozen i Jelcz chyba przetrwały i coś tam na pewno. Tak, chyba Jelcz raczej na pewno przetrwał. Mi się wydaje, Autozen to nawet nie wiem. Fomsi też są Jelcze, bardzo szczegółowo wykonane.
Aż mój komputer nie daje sobie rady. Ile kilometrów ma najdłuższa trasa? No jest przecież włączony, pani. W tej grze nie wiem, jaka jest najdłuższa trasa, bo to wszystko zależy od mapy, na jakiej nabieramy. Bo jest dużo map do opcji, no i nie jestem w stanie tutaj powiedzieć, jaka jest najdłuższa trasa w grze. Na niektórych mapach nawet są półtorej godzinne trasy. Ja półtorej godziny się po prostu jeździ. Wieczór. Godzina 23:20. Dobry wieczór. No tak, w symulatorze jest 20:48. No w sumie zrobione się to wieczór. Jeszcze. Nie, ale jeździć naprawdę tym Ikarusem to jest wyczyn. Zresztą pewnie jak w prawdziwym życiu też by to był wyczynnie Cikarus. A żeby jeździć Cikarusem, to byłby trzeba mieć prawo jazdy na depustę. Przegubowym. A już teraz, żeby jeździć nowymi autobusami przegubowymi, już nie trzeba mieć, starczy mieć tylko kategorię D na autobus. Panu się bardziej te stare sprzęty podobają? No to nawet Jelcz... To Jelcz jest... No ogórek jest w każdym razie. Ogórkiem też idzie pojeździć w końcu. Niestety ja akurat nie mam, ale kiedyś miałem, kiedyś to widziałem. Ale już od tego czasu nie jest dwa razy stalowe emocje na nowo, więc... Ale jest ogórek. Słynny stary model autobusu. Chociaż nim to do 50 się rozpędzi, to jest... dużo. Co to się... PR-110. Nie, nie kojarzę takiego. Mam tego Jelcza Dana, Jelcza Vectro. Vectro? O, to tak, ja mam Jelcza. PR-110 nie mam, nie posiadam. Jest na przykład fikcyjne Pomorze jest, jako mapa pozamiejska. Co to jeszcze było, jaka mapa pozamiejska? Ostatnio nawet jeździłem. A już teraz mi z głowy wyleciło, ale też bardzo fajna mapa była tylko jedna. Dużo jest map naprawdę do opcji.
Jak pan chce zobaczyć fikcyjny PKS, fikcyjny PKS z jakąś mapą poza miasta, to polecam sam odcinki sankcji. Może pan zobaczyć fikcyjne Pomorze, jakiś tam autobus na przykład, są takie odcinki. Teraz mi się nie zmienia i no jak jeżdżę, dobrze jeżdżę. Nie narzekajcie, bo będziecie z buta iść. Przegłup, który tam strzypi w tle. Niedługo będziemy dojeżdżać już do końca trasy. No co za tym idzie do końca dzisiejszej trasy? Dźwięki w tej grze są bardzo dobre, realistyczne, tak zgadza się. Nawet autobusy elektryczne tutaj są. To jest też sztuka. ETS, wszystko takie sztuczne. A jest, z tym akurat się muszę zgodzić. To podrasowane jest. Dopiero co wsiada już cyf. No i jeszcze czerwone.
No i zielony ma. No co jest? Musi pan powiedzieć, że strasznie sprawnie obsługuje jazdę tym autobusem? No cieszę się bardzo. A to praktyki jazdy się do czegoś przyczyniły. No co ty jest w tym takiego trudnego? No tylko sobie wiedzi zmienię. I tyle. A reszta to sobie sama idzie. To jest problem, nie wiem, drzwi otworzyć czy co? Jeszcze jak ja mam usprawnienia, że sobie tylko głową poruszam i się patrzę w lusterka czy w coś, to sobie ja cały czas rękę właściwie trzymam na lewarku i tylko sobie biegam. No oczywiście, no jak sobie zmienię, to sobie kierownicę łapię tą samą ręką. O tym sprzęgiełku sobie wrzucam luzik i sobie dojeżdżam ładnie do skrzyżowania. Co to za problem? Pora zmiana biegów. Nie jest niczym trudnym w obsłudze. O, już normalnie mi... O, szyja ścierpła. Szyja się. Ten manin. O, trzeba trochę poruszać. Dobra. O wiele lepiej. Otworzymy sobie wszystkie drzwi. No, widziałem, że chcą wysiadać. Zamknijmy i lecimy na... Niby nie będę jeżdżać na przystanku końcowego. Nawet nie jesteśmy opóźnieni, chodzi. No ja cieszę, tak żeby było dobrze. I szybko i bezpiecznie. Niech pani się nie irytuje. Koniec. Koniec. Przerwa. Czy jak to tam się tłumaczy? Nie. Nie umiem nic. Dobra, jedziemy na przerwę w takim razie. Pięknie. Mówi pan, to dziękuję bardzo w takim razie. A może jestem wyjątkowy. Czasami. No i jakaś kobieta została i druga. A nawet parę osób. A dobrze, widocznie chcą ze mną postać na przerwie. No i w takim razie, że dotarliśmy do tego momentu wspólnie. Bardzo państwu podziękuję. Dziękuję za obecność na transmisji. Oraz za obejrzenie najmłodszego odcinka, jeżeli ktoś to ogląda w formie odcinku. Zachęcam wszystkich oczywiście do zasubskrybowania tego kanału, klikając ten czerwony przycisk po prawej stronie na dole pod filmem, tak aby stał się szary, oraz do zostawienia dzwoneczka, aby być na bieżąco z pozostałymi firmami. Oczywiście, jeżeli państwo zrobią to na transmisji, wyświetlam się państwo w prawym górnym narożniku. Oczywiście, jeżeli zrobią to państwo po raz pierwszy. A więc to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie i ja się z wami żegnam.
Do zobaczenia, na razie, cześć. Pa, pa.